Dzień dobry, wybiła czwórka u mnie na osiedlu. Sąsiedzi, wybaczcie. To musiało boleć. Jeszcze raz dzień dobry oficjalnie. Tak, dziś jest ten dzień bardzo ciekawy i bardzo intensywny, ponieważ wyjeżdżamy o 5 rano z Marcinem do Zakopanego wycinać drzewa. Ale to nie będzie zwykła wycinka, ponieważ pojedziemy dodżem. A żeby było ciekawiej, to zapniemy sobie taką jeszcze lawetę na koparę. Z racji tego, że w drodze powrotnej zapniemy na dodża koparkę. Tak będziemy po drodze zbierać ładunek. Więc myślę, że będzie bardzo intensywnie, z racji tego, że od godziny 12 ma padać śnieg z deszczem. A my musimy się przeprawić przez przełęcze, między innymi przez Babią Górę. Znaczy, może nie przez samą Babią, ale przełęczą od Babiej Góry aż do Zakopanego. Także dzień zapowiada się na wysokich emocjach i myślę, że taki pozostanie. Można powiedzieć, że chyba już kiedyś to robiłem, bo tak na ślepo cofając do dżem, idealnie prawie się złożyłem pod lawetę. Tak, to jest ta sama laweta, którą ostatnio mieliśmy na Wermera. Dzisiaj posłuży po to, żeby załadować koparę i oto tym smokiem będziemy to targać. Ogólnie rzecz ujmując, to jak na razie jest spokój i nic się nie dzieje. Jest cisza, można powiedzieć cisza przed burzą. Ale jak wystartujemy, to zobaczymy. Dojechaliśmy. Muszę wam coś pokazać, bo to jest coś niesamowitego. Przy takich widokach aż się chce pracować. Muszę odwrócić kamerę, bo słońce świeci. Ale jest pięknie. No z takimi widokami to można ciąć drzewa. Tak by the way, właśnie to te drzewa musimy powycinać. Tutaj te świerki i tamte na dole, bo skno. Marcin już rozo, teraz na mnie pora. Także zaczynamy, bo 10 się zbliża i będzie trzeba jeść. Upgrade. Mamy już praktycznie połowę za sobą i jest dobry czas, bo nie pada. Marcin już tnie, ja zaraz idę. A na dole tam za mną, teraz wam odwrócę kamerę i pokażę co jest. Tu oto tam, gdzie są te suszki, dokładnie. To jest nic innego jak Tatrzański Park Narodowy. Piękne Tatry dookoła. Pięknie tu jest. Zatrzymaliśmy się na chwilę, o taką kopareczkę wieziemy. Marcin będzie tu lejował, więc przygarnęliśmy po drodze, jadąc. Także dodż ma co ciągać. Okazało się tam na tych serpentynach jordanowskich było ciekawie, bo te MTK-i okazało się, że są bardzo śliskie i dodż chciał bokami latać. No ale, że tak powiem, kierowca, kurwa, szofer, dał radę. I tak oto po 5 godzinach cięcia z tym człowiekiem
wycięliśmy to, co mieliśmy wyciąć i wracamy spokojnie do domu. I mając już na pace z tyłu widać koparkę załadowaną. Więc pewnie pokażemy wam, jak będziemy ją ściągać, bo to zawsze jest widowiskowe, atrakcyjne, zawsze coś się musi dziać. Funio mówi, że też mu się podoba. Funio, jak ci się wycieczka podobała? Jak widać, Funio lubi dyskutować ze mną niekiedy. Także on mówi, że bardzo było fajnie. Także mamy spokojnie 2 godziny przynajmniej do domu jeszcze. Stanie w korku, bo to Zakopianka, więc postoimy. I w taki oto sposób po 12 godzinach dojechaliśmy z powrotem i jesteśmy cali i zdrowi, włącznie z koparką. Także kończymy ten dzień, był on naprawdę intensywny, od wycinki po transport koparki. Także do zobaczenia w następnym odcinku, bo pewnie również będzie ciekawie. Trzymajcie się, cześć!